Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam w naszym studio rozmów niedokończonych. Witam Państwa, ojciec Wacław. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. To temat naszego dzisiejszego spotkania, naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a moim i Państwa gościem w studio na szczęście jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. No to, panie ministrze, przejdźmy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy, ale myślę, że jak to mówią filozofowie, najpierw ustalmy pojęcia. O czym w ogóle chcemy mówić w perspektywie wolności, ale też w perspektywie wolności religijnej jako takiej? Tak, rzeczywiście pojęcie wolności chyba jest tym najtrudniejszym pojęciem, które dotyczy tej naszej ludzkiej rzeczywistości. Taka moja robocza teza to jest związane właśnie z tym, że te wszystkie problemy, ten bałagan w naszym zachodnim świecie od tych wielu dziesięciu czy set już lat związane jest właśnie z tym, że źle to pojęcie rozumiemy. Też trudno je wytłumaczyć i znaleźć rzeczywiście tę trafną i przekonującą jeszcze wszystkich odpowiedź. Ale cóż, myślę, że to pojęcie, to zjawisko, wolność jest czymś chyba najbardziej ludzkim. Obok tej rozumności to przede wszystkim wolność definiuje człowieka, ten jego osobowy sposób istnienia, który z punktu widzenia właśnie systemu prawa, praw i wolności w ogóle jest fundamentalny, bo jest podstawą, jak to mówimy w teorii, filozofii prawa właśnie. Czyli możemy mieć pewne prawa, wolności gwarantowane ostatecznie gdzieś w tekstach prawnych właśnie dlatego, że jesteśmy osobami, że mamy to coś, prawda, ten sposób istnienia taki, że powoduje, że mogą nam te prawa w ogóle przysługiwać, że jest ta sfera, nazwijmy ją intymna, ta osobista właśnie, do której inni nie mają w pewnym sensie dostępu i która powoduje, że mogę powiedzieć moje, twoje, też nasze, czyli jest również to sfera, w której właśnie jeżeli dokonuje się pewna ingerencja, to coś tracimy, tak? Coś nam się zabiera. I myślę, że tutaj już bliżej dotykamy tego zjawiska wolności, że to w ostateczności moje decyzje, moje działania mają źródło we mnie. Nie są wymuszane gdzieś na zewnątrz, czy nie są tylko efektem jakichś procesów biologicznych, ale wynikają właśnie z mojej decyzji, że ja chcę, ale ważne jest również to, że właśnie jest ta sfera osobista, sfera moja, tak? I to jest ważne z punktu widzenia właśnie prawa. To znaczy, że są pewne granice, których prawodawca pozytywny, władza państwowa po prostu nie może przekroczyć, nie może ingerować właśnie w nasze prawa, w naszą wolność i jest to uwarunkowane naszym istnieniem. O tym mówi w ostateczności też prawo naturalne, tak? Że dlatego, że jesteśmy ludźmi, pewne prawa nam przysługują i pewne wolności, pewnymi wolnościami się cieszymy i żaden ustawodawca pozytywny nie może ich naruszyć, nie może w nie ingerować. Mówimy tutaj o życiu, mówimy tutaj o sumieniu, tak? O tym, że nikt nie powinien nam narzucać siłą przekonań, poglądów, też poniekąd w jakimś zakresie własności, mój dom, prawda? Czy tajemnica korespondencji, tak? Już przechodzimy może do szczegółów, ale właśnie w tym wszystkim ta wolność sumienia, wolność religii, rzeczywiście jak na nią patrzymy, jakbyśmy się nad nią chwilę zastanowili, należy do tych najbardziej podstawowych wolności, bo ona
dotyczy rzeczywiście no, tych najważniejszych dla człowieka spraw, bo człowiek nie jest tylko wyższym zwierzęciem, ale ma też ten wymiar duchowy, bo wolność jest w ostateczności zjawiskiem duchowym i ta sfera duchowości człowieka no, w sposób już bezpośredni prowadzi nas właśnie do relacji z Panem Bogiem, do obszaru transcendencji i w konsekwencji do wolności sumienia, do wolności wyznania czy religii. Tutaj te pojęcia oczywiście różnie się tam kształtują, natomiast no, widzimy, że no, ze względu na absolutność Boga, ze względu na wagę właśnie tego, nazwijmy to, dobra w relacji, do którego pozostaje tutaj człowiek, no ta wolność ma przynajmniej w teorii najbardziej chyba fundamentalny charakter, bo dotyczy rzeczywiście zjawiska, nazwijmy to tak trochę technicznie, które jest najwyższe, tak? Ma tę największą wartość. W związku z tym dlatego wolność religii, wolność sumienia była zresztą w historii, jak na nią popatrzymy, no, tą wolnością, która jako pierwsza była, czy jako jedna z pierwszych była dostrzegana i nazwijmy to konceptualizowana, czyli jakby nazywana i wprowadzana do tekstów prawnych, no chociażby, żeby na naszym polskim podwórku popatrzeć, Paweł Włodkowicz no, był tym, który myślę jako pierwszy w ogóle w tak profesor Jasudowicz tutaj z Torunia, którego miałem zaszczyt też studiować prawa człowieka, no, on mówi o tym, że Paweł Włodkowicz jest no, ojcem tej współczesnej nauki praw człowieka. Do niego powinniśmy iść po naukę właśnie o prawach człowieka, a on był tym myślicielem, również praktykiem, który najwięcej chyba mówił o właśnie wolności religii, o tym prawie człowieka do tego, żeby móc wyznawać swoją religię, że ona nie może być też narzucana siłą. Tutaj mamy te oczywiście relacje z krzyżakami i spory wówczas w XV wieku. Ale już wtedy, proszę zobaczyć, no to była ta wolność, o której się dyskutowało i nad którą się zastanawialiśmy, jaki ona ma kształt i jak powinna być chroniona. Natomiast no, współcześnie, no, niestety jednak jest tak, że ta wolność, która jest ważna, najważniejsza wręcz, no, zaczyna tracić na znaczeniu w tej praktyce. Dlatego jak patrzymy na tę współczesność praw człowieka, tego systemu, no, w szczególności europejskiego, bo ten nas najbardziej dotyczy, to widzimy taką dekonstrukcję tej wolności, że ona traci na znaczeniu wobec wolności ekspresji, wobec wolności ekspresji artystycznej czy innych wolności. I to jest pewien problem i również wyzwanie dla nas, myślę. Tutaj dochodzimy do punktu, który wydaje się no, dziecinnie prosty. Ja pamiętam, kiedy uczyłem w szkole podstawowej i w szkole średniej religii, temat wolności pojawiał się. I za każdym razem, kiedy kierowałem pytanie do swoich uczniów, czy czują się wolni, czy są osobami wolnymi, za każdym razem i co to znaczy dla nich wolność, pojawiało się sformułowanie, no wolność to znaczy robić to, na co mam ochotę. Tak? Czyli wolność, która była, jakby to powiedzieć, jednoznaczna ze spełnianiem swoich jakichś tam zachcianek z jednej strony, jakichś tam swoich też podążaniem za instynktami, za takimi bardzo prostymi działaniami, które są biologicznymi wręcz w wielu momentach w człowieku, czyli takim czasami też uzwierzęceniem. Kiedy zapytamy się starszych, czym jest wolność, którzy pamiętają, co to znaczy chociażby okres totalitaryzmu, którzy pamiętają czasy wojny, czy czasy głębokiej komuny, stalinizmu i tak dalej, będą na tę wolność patrzyli w zupełnie innej perspektywie. Dziś, kiedy no, żyjemy w wolnym kraju, kiedy żyjemy w wolnej Europie i w wolnym świecie, tak naprawdę ta wolność jest też już zupełnie inaczej rozumiana i zupełnie inaczej definiowana.
Tak, rzeczywiście to pokazuje, że to jest i ważne, i trudne pojęcie. Myślę, że trzeba by rozróżnić, to rozróżnienie bardzo mi się podoba, by pojęcie robię co chcę i robię bo chcę. I myślę, że to drugie ujęcie jest ważne, bo wolność przecież nie jest tylko możliwością wyboru spośród wielu możliwości, bo gdyby tak było, to wybierając coś, a rezygnując z czegoś innego, tak naprawdę ograniczalibyśmy swoją wolność, a przecież to jest absurd, tak? Też jeden z takich, skoro już mówimy o filozofii, filozofów prawa, jeden z największych współczesnych jus naturalistów, pamiętam, użył takiego przykładu bardzo do mnie też, czy porównania bardzo przemawiającego, no, że potknięcie się nie jest realizacją mojej zdolności, mojej wolności do poruszania się, tak samo jak chrypienie czy charczenie nie jest realizacją mojej zdolności do mówienia, chociaż jest jakoś z tym związane, jest pewnym rewersem wolności, można by powiedzieć. To, że możemy popełnić błąd czy zło, jest tak naprawdę związane z wolnością, bo gdyby takiej możliwości w ogóle nie było, można by się zastanawiać, na ile ta ludzka nasza wolność jest czymś realnym, ale wolność jest wolnością człowieka i to jest, myślę, bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że istotą jest w niej to, że to właśnie moje działania, moje decyzje są we mnie. Nikt mi ich nie narzuca, ale są w jakiś sposób związane z moim człowieczeństwem, tak? W tym sensie bardzo często przecież powtarzamy, że wolność jest w tym sensie zawsze ku dobru, że no, potknięcie czy problemy z mówieniem, mam nadzieję, że ich dzisiaj nie będzie, tak? No, jakoś są tym rewersem, ale przecież to nie jest moja samorealizacja, tak? I wolność jest wolnością człowieka. No to, że nie mogę wyskoczyć przez okno i latać jak ptak, nikt przecież rozsądnie nie powie, że to jest ograniczenie mojej wolności, no bo moja wolność jest wolnością ludzką, a więc jakoś jest związana z tymi naturalnymi celami człowieka, które są takie, a nie inne. Człowiek jest albo mężczyzną, albo kobietą. Jest co do zasady ukierunkowany na relację małżeńską. W związku z tym te genderowe pomysły no, nie są realizacją wolności, tylko właśnie tym potknięciem się, można by powiedzieć. To jest jedna, wydaje mi się, ważna rzecz. A druga, no, to co ojciec powiedział, że rzeczywiście potrafimy się na tyle przyzwyczaić do tej wolności zewnętrznej, politycznej, w tym już takim bardzo specyficznym tego słowa znaczeniu, że no, zapominamy, że możemy ją stracić. Tak? I myślę, że szczególnie no, pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków, które albo musiało walczyć zbrojnie o wolność, żeby nikt za nich nie decydował, żeby nikt nie decydował o tym, czy mogą pójść na studia, czy mogą żyć w wolnym kraju, czy mogą decydować właśnie o tym, kto podejmuje decyzje, kto jest w parlamencie. No, myślę, że właśnie to pokolenie najlepiej rozumie również wolność, bo doświadczyło jej braku. Jest często tak, że konfrontacja ze złem, z brakiem w tym wypadku właśnie powoduje, że lepiej rozumiemy i lepiej doceniamy właśnie no, tak trudne pojęcia jak wolność. I myślę, że trochę jesteśmy teraz w takiej też sytuacji, że ta wolność sumienia, wolność religii w naszym świecie zachodnim jest tak ograniczana. W Polsce to również już dostrzegamy pewne symptomy, ale jak popatrzymy na świat zachodni właśnie, no to rzeczywiście no, spotykamy się z sytuacjami, gdzie poglądy i działania, które są warunkowane na przykład etyką chrześcijańską, są już kryminalizowane, tak? Więc myślę, że też już niestety w obszarze wolności religijnej dostrzegamy i widzimy, że,
że zaczyna nam jej na Zachodzie brakować. I właśnie o to chciałem zapytać, bo jedna z definicji wolności mówi też o tym, że wolność, taka prosta definicja, jest też podejmowaniem konsekwencji swoich decyzji i swoich czynów. Dzisiaj już od ponad roku, tak sobie możemy powiedzieć, obserwujemy, czy nawet dłużej, obserwujemy próbę udowodnienia nam, że wolność wcale nie jest związana z ponoszeniem odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie, tak jakby wolność to była właśnie bardziej samowola niż wolność. Mamy tutaj chociażby perspektywę prawa aborcyjnego, czy chęci legalizacji tak zwanej aborcji. Kiedy patrzymy na Zachód, bo to możemy tak powiedzieć, stamtąd te prądy w dużej mierze przypływają. Jaka jest dzisiaj kondycja wolności, wolności sumienia, wolności religijnej? No, powiedzmy, zawężmy nasze zagadnienie do Europy. Także, no, rzeczywiście odpowiedzialność jest naturalną konsekwencją wolności. To jest bezpośredni związek. Jeżeli człowiek nie byłby wolny, jeżeli jakiś czyn nie jest wolny, to oczywiście ta odpowiedzialność albo jest ograniczona, albo jej nie ma. No, to jest jasna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o tę kondycję właśnie, no to mamy do czynienia właśnie z pewną dekonstrukcją czy deprawacją tej wolności, która no, w tym klasycznym ujęciu, już żeby nie sięgać zbyt daleko, no skupmy się na naszym obszarze i na tych czasach powojennych. Mówię tutaj o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No to mamy właśnie tę wolność zagwarantowaną. Ona jest oparta właśnie na tej godności człowieka, która jest wrodzona, którą rodzimy się wolni i równi wobec prawa, i to jest też pewne zobowiązanie do braterstwa. To o tym mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. No teraz mamy do czynienia z taką dekonstrukcją tego wzorca. Już nie ma tej pojęcia godności, które jest podstawą prawa. Mamy ideologię gender, która zupełnie rozmywa pojęcie człowieka, która czyni go otwartym na moje decyzje. No, mogę być teraz mężczyzną, kobietą albo jedną ze 157 niepłci, no bo tak to nawet tego nie określają, tylko jakichś rodzajów, prawda? Bo gender to jest rodzaj, czyli ja sam decyduję w pełni, kim jestem, i w ten sposób tak naprawdę podważam swoje istnienie jako podmioty prawa w ostateczności. Ale też no, rozmywa się jakiekolwiek no, pojęcie wolności, no, w szczególności oczywiście wolności religijnej. I jak popatrzymy sobie na przykład to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka chociażby, no to widzimy, do jakich absurdów już zaczyna dochodzić. No, żeby użyć chociażby jednego czy dwóch najbardziej jaskrawych przykładów, znamy przecież, to jest całkiem nowa sprawa, orzeczenie TPC w sprawie położnych, tak, ze Szwecji i z Norwegii, gdzie właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka nawet nie rozpatrywał skargi, tylko ją odrzucił za bezzasadną, uznając, że rozwiązania skandynawskie no, po prostu są wystarczające i gwarantują wystarczająco wolność sumienia i religii. A tam chodziło o sprawę, w której położne, no, powołując się na klauzulę sumienia, zresztą gwarantowaną przez protokoły do konwencji, no, nie chciały uczestniczyć w aborcji, prawda, w zabijaniu nienarodzonych dzieci. I cóż, Trybunał Strasburski no, uznał, że prawo do aborcji, czyli prawo do zabicia człowieka, coś takiego nie istnieje, prawda? Nie istnieje prawo do zabicia kogokolwiek, ani osoby dorosłej, ani nienarodzonego dziecka. No, jest ważniejsze niż jakieś przekonania. I tutaj widzimy zresztą tak z punktu widzenia prawno-dogmatycznego, prawno-człowieczego przy tej okazji też, że TPC stara się wypracować taki ogólnoeuropejski standard, którego tak naprawdę nie ma, tylko już widzimy przecież, że ten standard no, tak ma właśnie wyglądać. To znaczy ten standard ma się opierać na akceptowaniu tych systemów, gdzie nie ma tak naprawdę wolności sumienia, no bo przecież prawo do klauzula sumienia no, jest czymś
normalnym w większości krajów europejskich i gdzie akceptuje się właśnie takie aberracje jak prawo do aborcji na przykład, nie, jako rzekome prawo. W związku z tym widzimy, jak obniżany jest ten standard. Tam, gdzie bada się systemy krajowe o bardzo niskim, zlewicowanym, już tak mówiąc nieco w uproszczeniu, standardów, tam się je akceptuje, a tam w tych krajach o mocnej kulturze chrześcijańskiej, katolickiej, tam na poziomie orzecznictwa strasburskiego dochodzi do obniżenia tego standardu, żeby nie szukać daleko. Przykład orzeczenia z Litwy, gdzie jedna z firm odzieżowych właśnie wykorzystywała w reklamie wizerunek Najświętszej Marii Panny, Pana Jezusa, i sądy krajowe i instytucje krajowe nałożyły pewne kary, ograniczenia związane właśnie z naruszeniem dóbr osobistych, z naruszeniem uczuć religijnych. Natomiast Strasburg je całkowicie uchylił, uznając właśnie, że prawo do ekspresji, prawo do również reklamy w obszarze komercyjnym, no, jest ważniejsze niż wolność religijna i ochrona tej wolności, ochrona przedmiotów kultu religijnego i tych dóbr, wartości, które są z tym związane. Myślę, że te przykłady właśnie pokazują, jak obniżany jest właśnie ten standard praw człowieka w obszarze europejskim. No i to samo dzieje się w naszej ojczyźnie. Mamy przykłady i starsze, i nowsze, jeżeli chodzi o wszelkiego typu właśnie ekspresję artystyczną. Czy to przykład pana Darskiego, czy przykład różnego rodzaju artystów wystawiających sztuki w teatrach, tu czy tam, żeby nie robić reklamy i nie mówić o konkretnych przykładach, ale mamy rzeczywiście takie bardzo mocne sytuacje, w których sądy zaczynają, no, z jednej strony obniżać poziom, a z drugiej strony też coraz bardziej podnosić poprzeczkę artystom, pozwalając im na coraz więcej i pozwalając im, wręcz nawet, no, ja bym tak użył sformułowania, prowokując do tego, żeby jeszcze bardziej, żeby zrobili krok dalej, żeby podskoczyli wyżej, jeszcze bardziej starając się nagiąć, czy powiedzmy otwarcie, sprofanować to, co święte. No, dokładnie tak. Trudno się z tym nie zgodzić. Też, no, warto też, ojcze, zwrócić uwagę, że przecież tutaj nie chodzi o jakieś, nie wiem, złośliwe karanie kogoś, tylko o sytuację, w której, no, rzeczywiście czyjeś prawa, czyjeś uczucia, czyjeś dobra są po prostu naruszane, a niestety ten sposób myślenia, który mamy, taki zlaicyzowany, gdzie religia jest często spychana tylko i wyłącznie do sfery bardzo, bardzo prywatnej i traktowana jako coś zupełnie czwartorzędnego, no mamy do czynienia z sytuacją, w której, no, dzieje się dokładnie tak, i nic tak nie prowokuje, nic tak nie zachęca do eskalowania tych naruszeń, jak właśnie taka, no, też bezkarność, bo trudno to inaczej określić. No, ten przykład z Darskim, Nergalem, gdzie w sposób naprawdę wyjątkowo ohydny i obrzydliwy postępował, no, sąd, który nie widział w tym nic nagannego, nie dostrzegł tam naruszenia kodeksu karnego, gdzie to było w mojej ocenie naprawdę ewidentne, uznając właśnie, że mamy do czynienia z jakąś wolnością ekspresji artystycznej, no, właśnie otwiera taką flankę, prawda, czy wręcz otwiera na oścież tę możliwość, żeby iść dalej, prowokować, bo nie ma nic bardziej też zachęcającego właśnie i sprzyjającego zainteresowaniu niż właśnie takie prowokowanie. Tak funkcjonują niestety współczesne media tego głównego nurtu, niestety. I rzeczywiście tak się dzieje, i polskie sądy niestety, ale w większości, no, podporządkowane są temu paradygmatowi. Bardzo często też to powoduje, że
prokuratorzy na zasadzie pewnego sprzężenia zwrotnego nie podejmują działań tak, jakby powinni, zdając sobie sprawę z tego, że w sądach te sprawy i tak nie znajdą właściwego finału. Więc ważne jest takie też z jednej strony edukacja, uświadomienie, a z drugiej strony przełamanie pewnego schematu myślenia takiego po równi pochyłej w kierunku w ostateczności pozbawienia wolności religijnej, wolności sumienia, jej właściwej roli i znaczenia. I myślę, że takim przykładem w obszarze wolności sumienia jest właśnie sprawa drukarza z Łodzi. Pamiętamy, myślę, tę sprawę, gdzie właśnie jeden z przedsiębiorców odmówił po prostu wydrukowania jakichś banerów jednej z organizacji gejowskich na właśnie jakiś ich event, banerów, które zawierały właśnie treści, z którymi, czy materiałów reklamowych, z którymi on po prostu się nie zgadzał jako osoba wierząca i też nie zgadzał się ze względów po prostu na swoje poglądy. Tak? I odmówił nie w jakiś sposób nieuprzejmy, tylko przeprosił, powiedział, że to jest niezgodne z jego sumieniem. Nawet powiedział, że jest wiele przedsiębiorstw, które być może to wykonają w tej miejscowości. Czy okolicy. I do czego doszło? Proszę sobie wyobrazić, rzecznik praw obywatelskich, który powinien stać na straży tych właśnie podstawowych wolności, uznał, że jednak tutaj ważniejsze są te inne wartości. Tak przy okazji jakoś zazwyczaj czy symbole ruchów LGBT, czy ich uczucia jakoś zawsze znajdują zrozumienie po stronie współczesnych instytucji, szczególnie europejskich, a chrześcijan nie, ale to tak na marginesie. I do czego doszło? Że rzeczywiście sądy rzeczywiście skazywały tego człowieka na podstawie kodeksu wykroczeń, zresztą starego przepisu postkomunistycznego, który tak naprawdę dotyczył czasów zamierzchłych i trzeba było naprawdę bardzo długiej pracy pana ministra Zbigniewa Ziobro, żeby doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca, bo proszę sobie wyobrazić, kasacja do Sądu Najwyższego nie zadziałała. Już nie mówię o apelacjach na etapie właśnie normalnych środków odwoławczych. Sąd Najwyższy też nie zauważył tutaj doniosłości wolności sumienia. I potrzeba było aż wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, aby stwierdzić niekonstytucyjność tego przepisu jako sprzecznego właśnie między innymi z konstytucyjnymi gwarancjami wolności sumienia i religii. I dopiero po 5 latach batalii prawnej można było rzeczywiście powiedzieć, że wolność została obroniona. I to do tego naprawdę trzeba było mocnej determinacji pana ministra i bardzo dużo wysiłku. Ale właśnie takie przykłady, myślę, że dają nam nadzieję i przekonanie, że można wygrać. Tak? I też pokazują, że wolność kosztuje. Wolność jest tą wartością dla człowieka najważniejszą, a jak coś jest ważne, to też kosztuje wysiłek i warto go podejmować. Ale te przykłady też pokazują nie tylko te, które miały miejsce w naszej ojczyźnie, ale też patrząc szerzej, mamy chociażby kwestię stewardes w francuskich liniach lotniczych, które nie mogły nosić oznak religijnych, czy różnego rodzaju sytuacje, chociażby całych gromad muzułmanów, którzy na środku placów modlili się w różnych miastach Europy w czasie, kiedy na przykład zabraniano gromadzić się katolikom na mszach świętych i na różnego rodzaju uroczystościach, pokazuje, że tak naprawdę instytucje europejskie, ale w ogóle ta tendencja, która jest w świecie, stosuje podwójne standardy. Jeżeli jesteś z nami, twoje myślenie jest w zgodzie z nami, to wolno ci więcej, albo jeżeli w jakiś sposób faktycznie mamy podstawy ku temu, żeby się ciebie bać, to wtedy można ci więcej, na więcej ci pozwolimy. Natomiast jeżeli jesteś, i tutaj otwarcie możemy powiedzieć, jeżeli reprezentujesz Kościół katolicki, jeżeli reprezentujesz myśl chrześcijańską, to na pewno będzie ci wolno mniej,
czego doświadcza chociażby nasza ojczyzna. Dokładnie tak. No, ojciec dotknął kilku ważnych, moim zdaniem, przyczyn, dlaczego tak się dzieje. No, z jednej strony rzeczywiście ten strach. Przecież widzimy, w jaki sposób muzułmanie, z jaką brutalnością bardzo często potrafią reagować nawet na najmniejsze akty, obrazy ich uczuć religijnych, nie mówiąc już o sytuacjach, które być może no, są uprawnioną krytyką czy ekspresją artystyczną. I to też pokazuje, jak działa to środowisko, takie społeczeństwo, które nie jest oparte na godności człowieka, na wartościach, na prawach podstawowych, naturalnych. No, po prostu działa na zasadzie siły. Ulega przed siłą, a nie chroni prawa. To pierwsza rzecz. Druga związana, myślę, że też trochę ze specyficznym charakterem Francji, tą jej laickością. Myślę, że Francja jest takim poligonem laicyzacji na przełomie XIX i XX wieku, gdzie myślę, że to był pierwszy kraj Zachodu, gdzie doszło do takiej naprawdę prywatyzacji religii, do zapchnięcia religii tylko i wyłącznie do sfery zupełnie prywatnej, do pewnego getta. To jest no, związane też z wypieraniem w ostateczności celebracji religijnych, symboli właśnie religijnych, takich jak krzyż z przestrzeni publicznej. No, to jest przejaw tego właśnie, że religia no, właśnie jest czymś zupełnie prywatnym i nie istnieje nawet coś takiego jak wspólnotowość. To drugi element. No i trzeci, że neutralność światopoglądowa nie jest neutralna, tak? Że ona jest tak naprawdę takim wytrychem, takim narzędziem, żeby promować określony światopogląd, a to jest właśnie światopogląd kiedyś marksistowski, a teraz neomarksistowski. Cała ideologia gender no, jest właśnie promowana na zasadzie właśnie neutralności przecież światopoglądowej. To jest ten mainstream, a wszystko, co się z nim nie zgadza, w szczególności państwo narodowe, w szczególności rodzina i Kościół katolicki, wspólnota katolicka jest tym wrogiem numer jeden, bo to są te wspólnoty najbardziej naturalne, które są w stanie się przeciwstawić właśnie temu neomarksistowskiemu centralizmowi w ostateczności i takiej międzynarodówce, prawda? Zresztą widzimy to z historii. Przecież rodzina, państwo narodowe i Kościół były największymi wrogami komunizmu, czyli tego czerwonego marksizmu, teraz tęczowego neomarksizmu, no bo rzeczywiście człowiek, wracamy do może punktu wyjścia, człowiek jako osoba no musi, nie jest jednostką w jakimś anonimowym tłumie, nie jest właśnie jednostką, tylko jest osobą. Potrzebuje być w relacji, we wspólnocie, w rodzinie, we wspólnocie religijnej, tworzyć właśnie państwo, też wspólnotę lokalną, a właśnie dla takiego totalitaryzmu, no bo jest to totalitaryzm genderowy, no każdy rodzaj wspólnoty, gdzie ten człowiek tę swoją wolność może pielęgnować, chronić, ma tę sferę właśnie, ma to wsparcie też, no, chce te wspólnoty zniszczyć i właśnie Kościół katolicki jest tutaj w związku z tym jako ten nośnik również wartości cywilizacyjnych, oczywiście kwestia chrześcijaństwa, katolicyzmu i religii katolickiej jest czymś znacznie, znacznie więcej. Mówimy tutaj o relacji do Pana Boga, o transcendencji, ale właśnie w tym wymiarze społecznym no, jest przecież producentem, można by powiedzieć, naszej zachodniej kultury, wszystkiego tego, co w niej jest wartościowe. I to jest przedmiotem ataku. No to jest oczywiste. I no myślę, że właśnie, żeby chronić tę wolność religijną, ale też te wszystkie wolności, które z nią są związane, każdą ludzką wolność, musimy bronić właśnie również tych naturalnych ludzkich wspólnot, tych oaz tak naprawdę wolności. To jest, myślę, takie
wyzwanie naszego pokolenia. W imię wolności tłamsimy większość, a udzielamy przywilejów mniejszości. Dokładnie tak. No to jest, no, można trochę to wytłumaczyć, że wolność jest trudnym pojęciem, ale nie sądzę, żeby to był problem poznawczy. Bardziej to są, to jest ta nienawiść do tego, co dobre, szlachetne i piękne, i właśnie przedstawianie wolności jako jej zaprzeczenie, prawda, w ostateczności. Jak to powiedział Zagłoba, diabeł się w ornat ubrał i ogonem nam się dzwoni, tak? Pokazuje się właśnie jako uciskaną mniejszość kogoś, kto tak naprawdę jest w ostateczności agresorem, a karze się, mowa nienawiści jest tak naprawdę takim wytrychem, żeby karać. Uderza się tylko w jedną stronę. Dokładnie tak. To jest właśnie ten przykład, czy jeden z wielu przykładów tego, że właśnie neutralność światopoglądowa nie jest tak naprawdę neutralna, że ona służy właśnie do tego, żeby uderzać w jedną określoną grupę, a myślę, że właśnie chrześcijaństwo, w szczególności w Europie katolicyzm, jest właśnie tą grupą, która jest najbardziej prześladowana. Zresztą to pokazują, prawda, dane, że ta chrystianofobia jest czymś powszechnym, a nawet w Polsce nasze badania na przykład w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości pokazywały, że ponad 3/4 osób spotykało się z mikroagresją na tle właśnie religijnym. Czyli to są drobne oczywiście rzeczy, ale no, zmiana stosunku do kogoś, jak się okazało. Dokładnie, to jest początek. Najpierw są tego typu rzeczy, potem jest jakiś rodzaj dyskryminacji, a następnie prześladowań. Tak ten mechanizm socjologiczny wyglądał w innych krajach, gdzie to się dokonywało. Dlatego tak ważne jest, aby edukować, dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na te najdrobniejsze rzeczy. Oczywiście w sposób adekwatny, ale rzeczywiście zwracać na nie uwagę i przeciwstawiać się im, bo nic tak nie sprzyja eskalacji przestępczości, zła w ostateczności, jak właśnie tolerowanie takich drobnych rzeczy. Pozwolenie na taką działalność. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. A my zapraszamy teraz naszych telewidzów i słuchaczy do tego, żeby włączyli się w tworzenie naszego programu. Numery telefonu do naszego studia dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla słuchaczy i telewidzów z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa telefony w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Panie ministrze, czy to też jest pokłosie tego, że nasza ojczyzna była jednym z nielicznych krajów, który oparł się rewolucji francuskiej? Myślę, że tak, że rzeczywiście takie klasyczne myślenie w Polsce, powiem tak nieco przewrotnie i złośliwie, nie mieliśmy przewrotu nominalistycznego i to myślę, że ocaliło też takie myślenie właśnie o człowieku jako o osobie z jego godnością właśnie tą wrodzoną, przyrodzoną. Nasz artykuł 30 Konstytucji bardzo, bardzo dobrze i trafnie to oddaje jako podstawę prawa. Podstawowa zasada naszej Konstytucji to zasada dobra wspólnego i oparliśmy się rzeczywiście tej pierwszej fali totalitaryzmu nowożytnego właśnie w rewolucji francuskiej. Łatwiej było potem się oprzeć rewolucji październikowej. Mam nadzieję, że tej genderowej też się oprzemy. Też się uda. Odbieramy pierwszy telefon. Halo. Kto się do nas zadzwonił? Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Małopolski. Witamy panie Stanisławie. W sobotę było spotkanie z okazji 30-lecia Radia Maria i myślę, że wielka rodzina Radia Maria też przyczyniła się do wolności medialnej, duchowej, ponieważ przełamano monopol w mediach. Niepokoi mnie to, panie ministrze,
A przy okazji dziękuję, że szef był i wielu przedstawicieli rządu od prezydenta i parlamentu dostali mocne brawa w Toruniu. Niepokoi mnie to, panie ministrze, że pani Merkel już oficjalnie myśli jak Spinelli. Europa, świat, kraje nie mogą być wolnymi państwami, a zlepkiem regionów bez Boga, wartości duchowych, korzeni rodzinnych, narodowych i tożsamości. I to musi być stupencowy niewolnik, całkowicie podporządkowany swoim nadzorcom tam w tych landach, Stanach, guberniach całego świata. Nie może być Polak, Amerykanin czy Włoch, musi być proletariusz świata i kształtowany na wzór ideologii marksistowskiej. No, twórcy Unii Europejskiej, która miała być taka wspaniała, Schuman, de Gasperi, ich wyrzucono do lamusa historii, a oni przestrzeli wspólnej Europy na cywilizacji chrześcijańskiej i mówili, że państwa powinny być narodowe, wolne, z wolnymi i równi z wolnymi. Marksiści, ci ostatni tęczowi w tę Europę na wzór kraju rad. Chcę jeszcze dodać, że Marksizm teraz ten kulturowy, tęczowy twierdzi, że zwierzęta i ludzie są sobie równi. A ich człowiek nawet twierdzą, że zwierzęta są nawet równiejsi. Już widzę, jakie losy oni zgotują człowiekowi. Ale żeby nie były tak pesymistycznie, to chcę powiedzieć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. No i że szatan i baranie rogi nie pokonają Boga, Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej. To moja nadzieja. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza. Teraz i zawsze Bóg zapłać, panie Stanisławie. Panie ministrze, proszę się odnieść. Cóż, w 100% mogę się podpisać pod tym, co powiedział pan Stanisław, chociaż no, jeżeli chodzi o panią Merkel, no to nie ma tutaj zaskoczenia. No, wraca do swoich korzeni, tych jeszcze z czasów NRD. Myślę, że czym skorupka za młodu nasiągnie, można by powiedzieć złośliwie, dziadek Kazimierczak się w grobie przewraca, no ale cóż, natomiast no, powiem w ten sposób, w czasach, ja powiem nawet może trochę przewrotnie, bo teraz nowa umowa koalicyjna SPD, liberałowie i zieloni mówi w sposób jawny tak naprawdę to, co w sposób nie do końca jawny było realizowane, w szczególności w ostatnich latach kanclerstwa pani Merkel. Bo wtedy to było robione, ta federalizacja właśnie, tylnymi drzwiami, tak właśnie trochę pod przykrywką, z wykorzystywaniem instytucji europejskich, tak nie wprost. Przecież ta cała działalność Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no ETPC też zresztą, no, do tego się sprowadzała, że w sposób niezgodny z traktatami Polska czy Węgry były właśnie karane, inkryminowane, na przykład no już za nasze reformy wymiaru sprawiedliwości, chociażby no, niedokończone ciągle niestety. Tak? To było wszystko pozatraktatowe, a jednocześnie było to narzędzie do tej centralizacji, do tej federalizacji, czy różnego rodzaju rezolucje Parlamentu Europejskiego, który chyba nie było posiedzenia, żeby nie przekroczył swoich kompetencji i wypowiadał się w sprawach, które należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, czy działania Komisji Europejskiej, łącznie z no, niestety tym błędem, który zrobił polski rząd również, zgadzając się na mechanizm warunkowości, który jest bezprawny, a który myślę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaakceptuje, no bo to jest właśnie idealne narzędzie do centralizacji i federalizacji. No, nie ma większego bata na państwa członkowskie niż groźba no, zupełnie arbitralnego pozbawienia środków. Natomiast teraz, jak widzimy, no, rząd niemiecki odsłonił karty i teraz mówi wprost, że to ma być rzeczywiście federalizacja Unii Europejskiej, że to Niemcy mają być tym motorem właśnie tej federalizacji. No, za pani Merkel były, nie wiem, pani Jurowa z Czech, czy różni politycy z Holandii byli do tego wykorzystywani. Dopiero pani Ursula von der Leyen w ostatnim okresie, bo już chyba nie było kogo wystawić, tak? A tutaj już mamy, maski opadły. Ja uważam, że to dobrze, przynajmniej wszyscy bardziej dostrzeżemy, jak rzeczywiście wyglądają cele niemieckie i polityka
niemiecka. I na koniec tylko absolutnie się zgadzam. Radio Maryja, Telewizja Trwam to jest przykład właśnie instytucji, bo nie możemy działać w pojedynkę, nie możemy walczyć jakby zupełnie w oderwaniu samodzielnie. Tak? Potrzebne są instytucje tworzone przez ludzi, które właśnie dają to oparcie i dają możliwość rzeczywiście realizowania tego dobra. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze kto się do nas dzwoni. Anna z Katowic. Ja przysłuchuję się audycji i z podziwem słucham pana wiceministra. Zachwycam się nad jego erudycją i wiadomościami. I nie na próżno został ministrem, ale ja jako katolik praktykujący, wierzący, interesują mnie może bardziej konkrety, ponieważ to, co pan minister mówi, my zwykli ludzie również obserwujemy i słyszymy. I jak wszyscy wiemy, ta granica działania złego się przesunęła. Między innymi dlatego, że nie jesteśmy w jedności. Ponieważ głosowałam na państwa, to powiem szczerze, czuję się oszukana, ponieważ ja jako katolik, osoba wierząca, nie czuję opieki państwa i ochrony. Bo jak sam pan wiceminister powiedział, dając przykład pana drukarza, jego sprawa trwała 5 lat. Czy uważa pan minister, wiedząc, co jest dobre, a co nie, i tak z wielką erudycją mówiąc o tym, czy to jest w porządku, żeby wśród nas, żebyśmy się czuli tak osamotnieni? Bo ja nie czuję jakiejś pomocy konkretnej państwa, wręcz przeciwnie. Jest dozwolona granica tego zła, bo zarówno pan prezydent, jak i pan premier i inni oficjele, jak widzieliśmy również teraz na rocznicy Radia Maryja, jak pięknie piszą, jak pięknie mówią, ale jeżeli jest dozwolone zło do działania złego w imię demokracji, to jest to nie w porządku. To się powinno ukrócić u samych podstaw. W ogóle nie powinno to iść na wokandę sądu i tracić pieniądze i czas obywateli. Jeżeli się krzywdzi drugą osobę w imię czegokolwiek, to nie powinny być zaangażowane w to instytucje, tylko w kraju katolickim powinno to być bez krzywdy dla tej osoby, ale nie dozwalać na marnowanie środków i czasu i budowania w obywateli, że nie mamy wsparcia w rządzących. Bo ja mam takie poczucie, jeżeli się dozwala złego, a to zło się przesuwa, to znaczy, że to jest nieskuteczne. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani Anno za ten głos. No i prosimy pana ministra o odpowiedź. Tak, rzeczywiście to są mocne słowa, ale no trudno też nie zgodzić się w tym sensie właśnie, że też ja mogę mówić za Ministerstwo Sprawiedliwości czy za Solidarną Polskę, też widzimy dużo rzeczy, które zrobilibyśmy inaczej. No, nie chcę tutaj się usprawiedliwiać, no, ale chyba też wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żeby zmienić prawo, no, to potrzeba 231 posłów. Solidarna Polska w poprzedniej kadencji miała 9, teraz ma 19. To ciągle za mało, więc przepraszam, nie chcę uprawiać tutaj propagandy politycznej, ale to proszę na nas głosować, tak? No, natomiast już mówiąc tak serio i poważnie, no rzeczywiście brakuje tego i też uważam, że 5-letnia batalia w kilku instancjach w sprawie drukarza była niepotrzebna. To powinno być, w ogóle nie powinno trafić do sądu. To powinno być umorzone w sposób oczywisty jako działanie absolutnie zgodne z prawem. No tak, ale z drugiej strony można, znaczy jasne, tylko że można też powiedzieć, że druga strona jako obywatele wyszła ze swoimi pretensjami, że ktoś nie spełnia ich no, w jakiś sposób ich dyskryminuje, tak? Bo taki był argument. Dokładnie, to tylko, że rzeczywiście to, że sądy w ten sposób tak jednostronny, mówiliśmy o tym przecież wcześniej, zawsze przyznają rację tym środowiskom mniejszości seksualnych, a katolicy są na cenzurowanym, jest pewnym faktem, ale no,
to dla mnie jest taki wniosek, że to tym bardziej potwierdza konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, reformy sądownictwa. Wiem, że mówimy o tym stale, no ale no, cóż, na litość boską, no, to my przygotowaliśmy te projekty w 2016 roku. To, że one zostały niestety wtedy zawetowane, to, że później mieliśmy lata łudzenia się, że dogadamy się z Komisją Europejską, to są tak naprawdę konsekwencje tego, że teraz jesteśmy w tym punkcie, w jakim jesteśmy, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę z rokoszem sędziowskim. Sędziowie uprawiają strajk włoski, prawda, nie pracują tyle, ile mogli. Oczywiście nie wszyscy, tak, ale ta część upolityczniona, to, że takie sytuacje właśnie jak sprawa Nergala, jak sprawa chociażby tutaj z Torunia związana właśnie z mężem pani posłanki, no, w ogóle mają miejsce. Absolutnie no, trudno nie przyznać racji, no, tylko jakby nie uciekając od odpowiedzialności, no, chciałbym zauważyć, że no, do tego potrzebna jest rzeczywiście ta większość parlamentarna i to przekonanie rzeczywiście, co jest ważne i gdzie powinny być te priorytety. A jakby nie patrzeć, z tego, co też pan minister mówił, do finału pozytywnego, tak możemy powiedzieć, tej sprawy jednak doprowadził upór i działalność Ministerstwa Sprawiedliwości, więc jakiś tam jednak jakaś ta opieka jest i to dążenie jak najbardziej. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił? Mówi Bogusława Struszkowa. Witamy. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Jak długo w Polsce będą bezkarne mafie aborcyjne? Ponieważ publicznie ci ludzie oferują swoje usługi, pomagają w zabijaniu dzieci. Znane są ich nazwiska, adresy mailowe, numery telefonów, gdzie można składać zamówienia, a niestety nasza władza nic z tym nie robi. Ostatnio był złożony projekt Stop Aborcji, który no tutaj niestety większością posłów PiS został odrzucony. Tylko 41 posłów z PiS-u zagłosowało, aby ten projekt obywatelski, pod którym podpisało się 130 tysięcy Polaków, nadal procedować. Czyli, żeby przestępcy tutaj, którzy pomagają w zabijaniu niewinnych dzieci, byli ścigani z kodeksem prawa karnego. I mafie aborcyjne promują się, a tutaj w Polsce nic się z tym nie robi. Mam też takie pytanie, ile, czy może pan minister ma taką wiedzę, ile osób zostało ukaranych podczas strajku kobiet, tam gdzie były po prostu też reklamowane wszędzie napisy, numer telefonów, gdzie kobiety w Polsce mogą dzwonić i korzystać tutaj z możliwości dostarczania usług pigułek aborcyjnych. Czy pan minister ma taką wiedzę, czy za to promowanie i handel śmiercią ktoś został skazany? Także takie pytanie do pana ministra. I prosiłabym odpowiedź, dlaczego, nie wiem, bo może tutaj pan minister nie głosował, ale akurat władze, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości było też za odrzuceniem tego wniosku obywatelskiego Stop Aborcji. Dziękujemy bardzo pani Bogusławo i prosimy pana ministra o odpowiedź. Jeżeli chodzi o ten projekt, no ja nie jestem posłem, więc nie uczestniczyłem tutaj, natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem pełnej ochrony prawa do życia. Myślę, że spośród tych posłów, którzy głosowali za tym projektem, byli też, sporo było, myślę, posłów Solidarnej Polski. Jeśli chodzi o te dane, to niestety nie dysponuję takimi szczegółowymi danymi. One też nie są w taki sposób zbierane, żeby można je było połączyć
łączyć, prawda, tak bardzo bezpośrednio z jakimś konkretnym wydarzeniem, ale powiem, że tutaj i policja, i prokuratura, w szczególności w Warszawie, przywiązuje naprawdę najwyższą wagę, żeby no, pociągać do odpowiedzialności, żeby oskarżać w tego typu sprawach. No właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy, że nawet takie sytuacje jak no, tylko, chociaż to już jest przecież coś bardzo daleko idącego, ataki na budynki za chwilę powodują ataki na ludzi. Zresztą mieliśmy tego przykłady również pod Kościołem Świętego Aleksandra i w innych miejscach, a nawet ostatnio w Siedlcach zabójstwo ojca Franciszkanina. Więc natomiast pociągnięcie do odpowiedzialności to jest sąd. Prokuratura tylko oskarża i tutaj myślę, że możemy wrócić do tego samego tematu, jak właśnie konieczność również reformy wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Jeżeli chodzi natomiast o to ściganie mafii aborcyjnej, to tutaj rzeczywiście mamy problem, ale problem natury raczej dowodowej. Przy współczesnych możliwościach technologicznych, technicznych jest bardzo trudno zidentyfikować osoby, które dostarczają te środki poronne, sprzedają je jako lekarstwa, więc tutaj rzeczy się toczą, chociażby w Rzeszowie, w Poznaniu były realizacje, tutaj też te komórki do spraw przestępczości internetowej policji w porozumieniu właśnie z prokuraturą działają. Tego oczywiście chcielibyśmy, żeby było znacznie, znacznie więcej, ale proszę mi wierzyć, to nie jest takie proste dowodowo i faktycznie, żeby to ustalić. No, bardzo często zresztą też te oskarżenia udaje się realizować nie na podstawie przepisów o ochronie dzieci nienarodzonych, tylko na przykład uda się udowodnić nielegalny handel lekami, czy pranie brudnych pieniędzy, czy działanie właśnie w zorganizowanej grupie przestępczej i właśnie nielegalny obrót lekami. No, niestety tak wygląda rzeczywistość. Al Capone też został skazany za nielegalne posiadanie broni, ale uważam, że należy podejmować wszelkie działania, aby tego typu proceder rzeczywiście udało się ukrócić. No, nie zawsze uda się z tego przepisu, który tak naprawdę jest tutaj relewantny, ale przy okazji z innego. Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwoni? Witam. Ja mam już ponad 73 lata. No, jestem pokrzywdzony przez sąd dębicki, policję, prokuraturę. Trudno sobie wyobrazić, że za Austrii była droga publiczna. Zniszczono, nie udostępniono mi protokołu tą drogą. Trwa to już 30 lat. I co? Do takiego dokumenta, bo adwokaci no też są, jak to powiedzieć, kontrolowani. Bo teraz nie brałem adwokata. Byłem 4 razy karany, uniewinniony, że to czekać. Ale jest taka sprawa, że szwagier, pisałem do posła z PiS-u też. Do dzisiaj mi nie odpowiada ponad rok. A jego szwagier sfałszował dokument własności. I jak mi ten dokument nie chcieli udostępnić, udałem się wraz z żoną, bo to spadek żony obecnie do sądu. Panie Stanisławie, bardzo przerywa. Mamy bardzo słaby sygnał i nie jesteśmy w stanie usłyszeć treści, którą pan wypowiada, więc ciężko nam się też będzie odnieść i gościowi będzie się odnieść do tej sprawy, ale na pewno takich spraw jest wiele. Natomiast ona nie dotyczy bezpośrednio tej wolności sumienia i wolności religii w Europie. I no właśnie, w jaki sposób my
I co możemy zrobić? Tutaj już poniekąd padła odpowiedź. Co możemy zrobić jako no, zwykli obywatele, żeby zachowywać tę wolność sumienia, wolność religijną, żeby ona rzeczywiście w naszej ojczyźnie i też później promieniowała na Europę? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy być wrażliwi na te naruszenia. No, tak odpowiem na to pytanie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego, poprawniczemu, jeśli można tak powiedzieć, czyli no, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia rzeczywiście z tymi naruszeniami, żeby się nie bać, tylko zgłaszać na policję, gromadzić dowody, jak ktoś przeszkadza we mszy świętej, nagrać i żeby rzeczywiście udało się te rzeczy udowodnić. Jest wiele teraz organizacji, również dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości, dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, tak można powiedzieć bardzo, niestety powiem przewidująco, 2 lata temu mieliśmy taki konkurs właśnie dla organizacji, które mają zajmować się ochroną właśnie w tym obszarze naszych praw i wolności. Wiele z nich działa. Jest kilka takich organizacji, do których można się zwrócić. Tam znaleźć też wsparcie prawne, poradzić się, znaleźć wzory dokumentów, jak zawiadomić o przestępstwie, co trzeba zrobić, jakby jakie dowody najlepiej przekazać, żeby to było skuteczne. I myślę, że kropla drąży skałę i myślę, że właśnie taki brak przyzwolenia i taka wrażliwość na zło, na te naruszenia jest w naszych polskich realiach w tym momencie no, najlepszą receptą, jak przeciwdziałać tym naruszeniom, w jaki sposób właśnie tę wolność religijną chronić. Oczywiście no, potem jest prokuratura, potem są niestety sądy takie, jakie są, ale właśnie ta determinacja jest, myślę, tutaj najważniejsza i ten brak przyzwolenia na drobne naruszenia, żeby znowu użyć przykładu z innego obszaru, ale przecież sukces Rudolfa Giulianiego w Nowym Jorku właśnie na tym polegał, że nie pozwalał, było to zero tolerancji dla takich drobnych, niby nieistotnych, prawda, jednostkowo przypadków chuligaństwa czy naruszeń, ale od tego się zaczyna. To jest też bardzo, myślę, edukacyjne dla tych, którzy takich czynów się dopuszczają, często z głupoty, często właśnie z niezrozumienia i myślę, że nawet bez jakichś wysokich kar, ale sam fakt, że ktoś usłyszy, że tego typu działanie jest no, niewłaściwe i spotka się z reakcją państwa, może być już wystarczające, żeby taką osobę też uchronić. Patrzmy na to też z tej perspektywy właśnie przed popadnięciem w jakieś na jakąś dalej idącą drogę przestępczą. Też dzisiaj coraz częściej spotykamy się na przykład, nie wiem, może jako rodzice albo jako opiekunowie dzieci z takimi przejawami też zmiany myślenia w perspektywie tej właśnie wolności sumienia w mediach społecznościowych, w szkołach, gdzie no, dzieci są też bardzo mocno kształtowane w tym takim poszanowaniu, nawet nie używając sformułowania, pod płaszczykiem tolerancji, tak naprawdę z akceptacją różnego rodzaju no, skrzywień, dewiacji i innych tego typu rzeczy, w jaki sposób tutaj reagować. 2 minuty nam jeszcze zostały. Dokładnie to samo, czyli przede wszystkim zaangażowanie. Jeżeli chodzi o szkoły, no to musimy po prostu reagować, żeby tam, gdzie tego typu się rzeczy dzieją, w sposób stanowczy i kategoryczny no, właśnie pokazywać. Tutaj zaangażowanie rodziców jest fundamentalne i też myślę, ojciec dotknął też bardzo ważnego i bardzo istotnego obszaru z punktu widzenia ochrony wolności religijnej i miejsca, gdzie te ataki są bardzo często, czyli rzeczywistość wirtualna.
do media społecznościowe, gdzie ta anonimowość powoduje rzeczywiście, że to przyzwolenie jest jakby większe na te naruszenia. I tutaj właśnie w sposób szczególny ta reakcja jest jak najbardziej istotna. No i cóż, musimy też reagować na te wszystkie próby w skali makroeuropejskiej, ale też właśnie te w skali mikro propagowania tych ideologii. Mówię tutaj przede wszystkim o właśnie tej deprawacji genderowej w szkole, ale też w miejscu pracy. Widzę sprawa IKEA, która też przecież znalazła dzięki determinacji Ministerstwa Sprawiedliwości swój finał w sądzie. A więc ta stanowczość i nieustępliwość w stosunku do tego zła, które się szerzy, jest tak naprawdę jedynym sposobem, aby jemu się przeciwstawiać. No bo też instytucje państwowe bez tego zaangażowania społecznego na pewno same sobie nie poradzą. A to zaangażowanie społeczne jest też ważne, żebyśmy my mieli też świadomość, że to, co robimy, rzeczywiście jest potrzebne i ma sens. Tu postawimy kropkę, bo rozmowy niedokończone, ale zapraszamy na dalszą część do Radia Maryja na godzinę 21.30. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Naszym gościem był pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Bóg zapłać, panie ministrze, za ten czas i do usłyszenia w kolejnej części. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.